Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Przemo, a to jest kolejny odcinek z trybu kariery Łukasza Fabiańskiego w FIFA 16. Mamy kolejny mecz w lidze, tym razem gramy ze Stoke City. Gramy na własnym stadionie. Oto tabela, Stoke City na 16 lokacie, dwie lokaty wyżej od naszego zespołu. Mam nadzieję na pierwsze 3 punkty. Jest to jak najbardziej możliwe. Stoke nie zachwyca swoją grą. Widzimy jeszcze najmniej bramek strzelonych właśnie w lidze Swansea. Nasza drużyna nie ma się czym popisać. Mam nadzieję, że przełamiemy tą pasce w tym meczu. Widzimy przywitanie zawodników. Mam nadzieję również na zachowanie czystego kąta w tym meczu i na jakieś kapitalne interwencje. Zobaczmy tutaj jeszcze gwiazdy jednej i drugiej ekipy, mamy składy. Możecie się zapoznać. Mam nadzieję, że w końcu nasz napastnik Paloski się przełamie, a tutaj mamy skład gości. Najbardziej się obawiam właśnie Shaqiriego. Genialny zawodnik, były piłkarz Bayernu i Interu. Środka rozpocznie Swansea. I zaczynamy. Zaczynamy spotkanie. Piłka już do Ragnala. Już Aju. Ajew. Znów Ragnal. Ajew do Fira. Fir. Niecelne podanie, ale przyjmuje Swansea. Kork. Wypuścił piłkę, ale już tutaj Valquez, Bojan. Valquez. Imbula. Kapitalne wypuszczenie piłki. Imbula w pole karne, ale doskonale tu nasz obrońca wybija piłkę. Piłka do środka i szansa na kontratak. Jak to wykorzysta Swansea? Niestety z kontrataku chyba nic i przejdą do ataku pozycyjnego. Ajew. Ajew strata w środku boiska. Nie było tam faulu. I Bojan. Niecelnie dogrywał do środka i strata piłki przez Stoke. Znowu widzimy wymiana piłki w środku boiska. Williams, Rodri. Williams do środka. Jest tu Bertrand. Cork. Ładnie to zrobił, ładne przełożenie piłki. Jeszcze raz Cork. Fir. Co zrobi? Niecelnie już przyjmują to zawodnicy Stoke. Ale nie na długo, bo jest tu już Routridge, odebrał piłkę. Piłka na lewo. Jest tu Fir, odegranie do Taylora. Fir, dośrodkowanie w pole karne. Jest okazja i broni tu Burkland. Jeszcze tutaj mieliśmy strzał, ale zablokowany. Kapitalna okazja dla Swansea City. Ragnal. Ajew. Czy spróbuje driblingu? Nie, odegranie do tyłu. Ragnal do środka. Jest tutaj okazja. Strzał i znowu Bertrand broni. Kapitalne dwie akcje Swansea w niewielkim odstępie czasu. Widzimy kapitalna interwencja. Niepocieszony Ajew. I Swansea będzie miał rzut rożny. Zobaczmy, jak wykorzystają ten stały fragment gry gospodarze. Dośrodkowanie, piłka odchodząca na krótki słupek, ale bez problemu wyłapuje to bramkarz. Już szybkie wznowienie gry na środek. Tutaj niestety no, zawodnik Stoke nie mógł sobie poradzić z cząbką. Było 3-1 i widzieliśmy ładny balans z ciałem. Jeszcze okazja obok słupka, niewiele brakowało Firowi, aby wpisał się na listę strzelców. Zobaczmy, nieprzygotowane uderzenie, ale niewiele brakowało. Minimalnie obok prawego słupka bramki. Jak na razie nie będę Wam pomijać właśnie tych scenek. Niech to tak będzie.
już Stoke. Bojan. Vasquez. Do Bojana, ale niecelnie przyjmuje Bartley. Już tutaj jest Ragnall. Taylor, Cork. Strata piłki. Tutaj widzieliśmy kapitalny balans z ciałem. Piłka na lewą stronę. Jest tutaj Shaqiri, ale złe przyjęcie piłki. Piłka wycofana do Fabiańskiego. Rodrić. Taylor. Do tyłu, do Rodridge'a. Cork, Fir. Bertrand. Ragnall. Do środka, do Palosiego, AF. Widzimy atak pozycyjny. Długo wymieniają piłkę zawodnicy Swansea. Teraz ją tracą. Choć nie na długo, bo Routridge odebrał tą piłkę. Choć stracił ją teraz Taylor. Shaqiri. Johnson. Glenn Johnson. Shaqiri. Widzimy ładne podanie w szerz boiska. Widzimy doliczony czas gry. Sędzia zaraz zakończy to spotkanie, tą połowę. Przepraszam za błąd. I właśnie tak się stało. Swansea kapitalne dwie okazje niewykorzystane. Oby to się nie zemściło w drugiej połowie. I bez przedłużania właśnie zapraszam Was na nią. Obie ekipy w takich samych składach. Rozpoczynamy drugą połowę. Vasquez. Willem. Piłka na prawo. Peters. Bojan. Arnturnowicz. Dośrodkowanie. I wybija Williams. Ale piłka dalej w posiadaniu Stoke. Widzimy kolejne spotkanie w Eurolidze. Jest okazja i mamy 1-0. Bojan, kapitalna okazja, ale nie ma bramki. Jest spalony, tak, jest spalony. Chorągiewka podniesiona bocznego sędziego. Widzimy, tak, jest na minimalnym spalonym Bojan. Wykonamy ten rzut wolny. No, krótko rozegraliśmy. To mieliśmy pokazane kolejny mecz w Lidze Europy. Zmierzymy się z Borussią Dortmund. Będzie to chyba najcięższy mecz z całej grupy, fazy grupowej. Najbardziej się właśnie Borussii obawiam. Jest kapitalna drużyna, kapitalny sezon. Widzimy zmianę. Routridge opuści boisko. Montero pojawi się na placu gry. Widzimy ławkę rezerwowych. Rzucił mi się w oczy Gomis. Może zobaczymy go za jakiś czas na placu. Może wejdzie, strzeli bramkę. Takie wejście smoka przydałoby to się w końcu naszemu zespołowi. Tymczasem Taylor. Na lewej stronie, ma tu dużo miejsca. Widzimy Montero, już mu tam ucieka, ale nie posłał mu futbolówki. Williams. Bertrand. Taylor. Palosi. Strata piłki i Stoke ma szansę na kontratak. Jednak zostają przy swojej bramce zawodnicy Stoke City. Piłka na drugi bok boiska. Tutaj AF kapitalnie się zastawił. Palosi, jest okazja na bramkę. Palosi, czy będzie dośrodkowanie? Nie. Wycofanie piłki do Ragnala. Ragnall. Jest tu Bertrand, nie ma strzału. Może teraz jest Cork? Ale broni Bortla. Taki niemrawy strzał.
Ale teraz doskonale zawodnicy Swansea. Cork. Na lewą. Kapitalna piłka do Montero. Co zrobi Montero? Dośrodkowanie, ale prosto w ręce Bultranda. Krótko rozgrywa bramkarz Stoke. Shawcross. Peters. Słyszymy, będzie zmiana, ale teraz kapitalna piłka, kapitalna okazja dla Swansea. Czy będzie bramka? Jest bramka! 1 do 0! Phil strzelcem bramki. W końcu będą 3 punkty. Brawo panowie. Cieszą się zawodnicy. Widzimy Łukasz Fabiański nawet tam podbiegł. Dziwne, bo nawet nim się nie ruszałem, ale fenomenalnie, fenomenalna akcja. Proszę, obrócił się i z pierwszej piłki spojrzał tylko na bramkę. Nie zastanawiał się długo i uderzył. Boltrand interweniował, ale bez skutku. Mamy 1 do 0 w końcu. 78 minuta. Widzimy zmianę Swansea. Strzelec bramki opuści boisko. Sigurdsson pojawi się na boisku. Wielkie brawa dla tego faceta z numerem 8 na plecach, bo zrobił kawał dobrej roboty dla swojej ekipy. Zobaczymy, czy Sigurdsson pójdzie w jego ślady i również czy strzeli bramkę. Jest jeszcze troszkę czasu. Mają szansę na jeszcze kolejną bramkę, pójść za ciosem. Ale teraz na razie nie wolno dopuścić tutaj do okazji dla Stoke City. Oni właśnie konstruują swoją akcję. Johnson. Jest tu dośrodkowanie w pole karne, ale zażegnują sytuację zawodnicy Swansea. I jest kontratak? Nie, jest powstrzymani zawodnicy Swansea. Teraz okazja tutaj dla zawodników. No tutaj duże nieporozumienie Łukasza Fabiańskiego i obrońców. Na szczęście nie zakończyło się to stratą, ale tutaj kapitalnie Ajew ładnie się tam urwał na prawej stronie. Co zrobi Ajew? Ładnie tutaj dwóch obrońców skręcił, ale niestety te ostatnie podanie nie było zbyt celne. Doliczony czas gry. Czy Swansea będzie miało pierwsze trzy punkty w tej lidze? To jest okazja dla Stoke jeszcze. I koniec meczu! Są pierwsze trzy punkty, jest bardzo ładny mecz. Łukasz Fabiański nie miał zbyt wiele do roboty, ale cieszymy się w końcu ze zwycięstwa. W końcu będziemy się piąć w górę tabeli. Mnie bardzo to cieszy. A Was zapraszam do kolejnego odcinka. Również możecie zostawić łapkę w górę, skomentować. Dobra, do zobaczenia, cześć.